takie głupie sytuacje, kiedy ktoś przychodzi do nas i mówi: obiecaj mi, że szczerze mi odpowiesz na moje pytanie. No, jak mogę obiecać coś takiego, jak nie znam pytania? A może dotyczyć będzie to pytanie spraw intymnych, a może będzie dotyczyć to czegoś, co jest objęte tajemnicą. Tak samo jak ktoś przychodzi i mówi: obiecaj mi, że coś dla mnie zrobisz. No, nie wiem, a jak ktoś mi każe skoczyć, nie wiem, z 10 piętra, no jak mogę w ciemno coś takiego obiecać? W podobnej sytuacji jest Pan Jezus, kiedy przychodzą do Niego dwaj apostołowie, to są bracia, Jan i Jakub. Przychodzą do Niego i mniej więcej właśnie w ten sposób zwracają się do Niego z prośbą, aby im obiecał to, o co Go poproszą. I Pan Jezus bez żadnej obiekcji mówi: no to walcie śmiało, o co Wam chodzi. Pan Jezus zna ludzkie myśli i nieraz doświadczał przewrotności tego serca. Ci apostołowie, ci dwaj bracia proszą Pana Jezusa o to, aby w Jego chwale, w Jego królestwie zasiadać po prawej i po lewej stronie. Oni są bardzo żądni władzy, oni chcą mieć no, tę potęgę władzy, zasiadając przy Panu Jezusie, czyli mieć tą najwyższą władzę zaraz po Panu Jezusie. Pan Jezus wtedy mówi, znając ich przebiegłość, przebiegłość ich serca, pyta się ich: czy wy możecie pić ten kielich, który ja mam wypić? Czy wy możecie przyjąć ten chrzest, który ja mam przyjąć? I wtedy apostołowie Jan i Jakub mówią, że tak, oczywiście. Nie wiem, na ile oni zdawali sobie sprawę, o czym Pan Jezus mówi, ale On chce im uświadomić, że do chwały, do zwycięstwa, do triumfu będzie prowadziła droga przez Kalwarię. To będzie droga krzyżowa. I takiego zwycięstwa, takiego triumfu Pan Jezus mówi. I właśnie demaskując ich myśli, zaraz Pan Jezus dodaje, że Syn Człowieczy przyszedł nie po to, żeby Mu służono, lecz po to, żeby służyć. Podpowiada właśnie, że przez to uniżenie, przez tę służbę, przez pokorę swojego serca wędruje się do Królestwa Bożego. W tym jest pełnia zwycięstwa. Jako proboszcz jestem zarządcą parafii. Złożono w moje ręce rodzaj pewnej władzy. Ja ustalam nabożeństwa, mówię: nabożeństwo różańcowe o godzinie tej i tej, w sobotę wielką święcimy pokarmy od godziny tej i tej, rekolekcje odbędą się w takich dniach. Oczywiście, że tak. I również oprócz tego to moje kapłaństwo jest związane z służbą i czasami ktoś wezwie do chorego, żeby pojechać, wyspowiadać, udzielić komunii świętej, namaścić świętym olejem. Trzeba kogoś wyspowiadać, to jest związane z służbą w konfesjonale, inne posługi kapłańskie. To jest służba, tylko że no, prawda jest taka, że tu nie ma żadnego ciężaru, tu nie ma żadnej trudności. To jest tylko i wyłącznie ogromna radość. A Pan Jezus mówi o służbie, o uniżeniu. Jakże, powiem szczerze, jakże wiele mi tego brakuje, jakże wiele jeszcze muszę się nauczyć w takiej prawdziwej służbie, która przypisana jest do bycia chrześcijaninem. Gdyby ktoś przyszedł i poprosił mnie o coś wyjątkowego, nie wiem, przyszedł do proboszcza, proszę księdza, tam będziemy mieszkanie remontować, ksiądz by przyszedł nam tam pomóc, szafy poprzestawiać, sufit pomalować i tak dalej. No właśnie, jakże ja mam się wiele jeszcze do nauczenia. Pan Jezus bardzo wiele musi jeszcze we mnie zrobić i ukształtować. Mam nadzieję, że no, uda mi się jeszcze do końca mojego życia takiej autentycznej, prawdziwej służby się nauczyć. Jestem dobrej nadziei i dobrej myśli.